wiadomości z Ukrainy drony uderzyły w lotnisko wojskowe w Federacji Rosyjskiej. Wczoraj w nocy atak bezzałogowych statków powietrznych służby bezpieczeństwa Ukrainy Zaatakował lotnisko wojskowe Szajkowka rosyjskich okupantów w obwodzie kałuskim w Rosji, gdzie stacjonują strategiczne samoloty Tu-22M, które regularnie bombardują Ukrainę. A było ich wielu. Prawdopodobnie zniszczono kilka takich samolotów. Poinformowały o tym niektóre krajowe publikacje, w szczególności Ukraińska Prawda, powołując się na anonimowych rozmówców w służbie bezpieczeństwa Ukrainy. Niewiele jest jednak informacji o samym lotnisku. Nieco więcej mówi się o arsenale głównego wydziału artylerii Ministerstwa Obrony Rosji w pobliżu osady Oktyabrski w obwodzie twerskim, który również został zaatakowany przez drony kamikadze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, o zdarzeniu informowaliśmy już wcześniej. Przechowywano tam broń artyleryjską i rakietową dla operacyjno-taktycznych kompleksów rakietowych Iskander i taktycznych kompleksów rakietowych Point U. Po przybyciu dronów w magazynie rozpoczęła się detonacja i zarejestrowano pięć ognisk pożaru. Z kolei Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził na swojej stronie w serwisie społecznościowym Facebook, że wczoraj w nocy zniszczono dwa duże magazyny okupantów. Nieco więcej doniesiono o Tichorecku na terytorium Krasnodaru. Obiekt ten jest jedną z trzech największych baz amunicji okupantów i jedną z kluczowych w systemie logistycznym wojsk rosyjskich. Według dostępnych informacji, w momencie ataku na terenie arsenału znajdował się kolejny szczebel, który dostarczył co najmniej dwa tysiące ton amunicji. Oddziały szturmowe zniszczyły kolumnę najeźdźców w obwodzie charkowskim. Bojownicy 3. Samodzielnej Brygady Szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyli kolumnę pancerną wraz ze zwiadem rosyjskich najeźdźców w obwodzie Charkowskim. Służba Public Relations jednostki poinformowała o tym na swoim kanale Telegram. Opublikowane wideo zostało zmontowane z materiałów wykonanych zarówno przez drony kamiadze, jak i sterowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi których operatorzy między innymi regulowali ogień artylerii. Widzimy, jak każdy pojazd wroga został trafiony kilkoma pociskami zaporowymi. Ponadto pracowały nad nimi działa, lub samobieżne instalacje artyleryjskie, i kompleksy rakiet przeciwpancernych. Skończono nawet po zatrzymaniu. W rezultacie zniszczony został czołg i dwa wozy bojowe piechoty interwencyjnej. Z wcześniejszych wiadomości wiadomo, że trzecia Brygada walczy na południowej ścianie kierunku Kupiańska, Swatywsk. Ukraińcy również posunęli się naprzód w kierunku Siewierskiego. Bojownicy Sił Zbrojnych Ukrainy odzyskali niedawno utracone pozycje, a właściwie przesunęli się do przodu w kierunku Siwierska między Kramatorskiem a Łymańskiem. O tym między innymi podali eksperci Amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną ISW w dzisiejszym podsumowaniu sytuacji na frontach Ukrainy bez podania szczegółów geograficznych i czasowych. Z kolei Centrum Prasowe Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w porannym podsumowaniu minionego dnia opublikowanym na oficjalnej stronie portalu społecznościowego Facebook na temat tego odcinka frontu co następuje: na kierunku Siwierskiego siły obronne Ukrainy odparły jeden szturm w pobliżu Wyimki. Ukraińscy bojownicy schwytali dziesięciu interwenientów. Jak relacjonuje na swoim kanale telegram bloger i ochotnik Serhiy Szternenko, któremu udało się zorganizować masowe zaopatrzenie sił zbrojnych w drony, bojownicy Sił Zbrojnych Ukrainy schwytali kilkunastu rosyjskich okupantów. Sternenko opublikował odpowiedni film ze schwytanymi najeźdźcami. Na nagraniu wideo nakręconym przez ukraińskich obrońców, najeźdźcy śpiewają piosenkę o samym Siergieju. Naszym ojcem jest Sternenko, a społeczność naszą matką. Warto zauważyć, że tylko dwóch najeźdźców ma związane ręce i głowy owinięte na wysokości oczu być może zostali niedawno schwytani. Pozostałych, wśród nich kilku, szczerze mówiąc, starszych mężczyzn nie związano, a rannym udzielono pomocy medycznej. Norwegia wykryła skok promieniowania na granicy z Rosją. Norweska Agencja Doszłok Promieniowania i Bezpieczeństwa Jądrowego DSA odnotowała wzrost promieniowania powyżej normy na granicy z faszystowską Rosją. I tak w próbkach dwóch stacji monitorowania promieniowania Wigschefjell i Svanhoft, znaleziono ślady cezu, radioaktywnego izotopu uwalnianego podczas rozpadu uranu 235. Wchodzącego w skład paliwa do reaktorów jądrowych i wypełnień do broni jądrowej. Zmierzone stężenia nie stwarzają zagrożenia dla ludzi i środowiska. Nie wykryto żadnych innych radionuklidów wytworzonych przez człowieka. Czytamy w komunikacie. Dziękujemy za obejrzenie. Jeśli chcesz wesprzeć nasz kanał, polub film i skomentuj nowości w komentarzach. Zostań także naszymi sponsorami.